Nie patrzymy na gabaryty, tylko patrzymy na kilogramy. Na kilogramy, no bo ten film ma na celu zwrócenie uwagi, jak w miarę szybko można nazbierać złomu i sobie to robić w tych trudnych, ciężkich czasach. W dzisiejszym filmiku chcielibyśmy Wam zaprezentować, w jaki sposób i jak szybko można zarobić w dobie kryzysu. Oglądajcie nas do końca. To jest Ewelinka, jestem Krzysztof. Jak wielu z Was wie, prowadzimy sklep internetowy i stacjonarny i sprzedajemy wykrywacze metali. I właśnie te wykrywacze metali będą tematyką dzisiejszego odcinka. To one pozwolą w szybki i skuteczny sposób zarobić duże pieniądze. A za chwilę zabierzemy Was na poszukiwania złomu. Zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. No to co? Jedziemy na poszukiwania. Jedziemy. Jest pierwszy kilogram złomu, może nawet trochę więcej. Czyli blisko złoty 50 zł już masz zarobione w prosty i łatwy sposób. Ile można zarobić na zbieraniu takiego złomu? Wszystko zależy od tego, ile czasu poświęcimy na poszukiwania miejsca i naszego zaangażowania. Ale przyjmijmy, że mamy upatrzone miejsce, typu jakaś stara droga, pobocza pól, miedzę, spalonki i inne tego typu miejsca i poświęcimy dziennie 3-4 godziny, to jest szansa, że uzbieramy złomu za tak około plus minus 100 zł. I kolejny metalowy element trafia do wiatra. Chwalimy się, chwalimy. Chwalimy się, zobacz jaki łańcuch jest w piasku, ale to też swoje waży. To jest około 1,5-2 kilo, czyli przeliczając na złotówki około 2,50 w jednym dołku. Z dzwoneczkiem chyba. Dzwoneczkiem? A, może być, że z dzwoneczkiem. Także oczyścimy i do wiaderka, a później wszystko do worka. Musisz mi teraz pomóc. Ten mój dołek, tu tak twardo. Potrzebuję męskiej ręki. Da się radę. Tu ma? No gdzieś tu. Sprawdź ten. Wykrywaczem. Ewidentnie dźwiękiem wykrywacz pokazuje żelastwo. Jeszcze głębiej. O, czuję to. No, coś chrupło. 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 Twój sygnał słabszy. 10 deko. Teraz mi już to powiedzieć. Tak przez cały miesiąc, przez parę godzin w ciągu dnia można uzbierać tak 1000 zł, może nawet trochę więcej. Kwestia zaangażowania, tak jak mówiłem wcześniej. Dokładnie. Przez kilka godzin, bo to nie jest 8-godzinny dzień poszukiwań, tylko... I oczywiście też to miejsce jest takie bardzo ważne, jeżeli uda się namierzyć. Gdzie występuje złom? No tak. Idziemy zobaczyć. Te same druciki, a ja konkretne druty. Au! Na takich właśnie starych, opuszczonych miejscach zalega dużo takich dziwnych rzeczy. Założyłem rękawic. To jest co? Ten hebel od konia, tak? Oj, nie wiem. Ale co? Jeżeli patrząc na złom, z 3 kilo. Nie patrzymy na gabaryty, tylko patrzymy na kilogramy. Na kilogramy, no bo ten film ma na celu zwrócenie uwagi, jak w miarę szybko można nazbierać złomu i sobie to robić w tych trudnych, ciężkich czasach. Ewelinka tutaj walczy. Znalazła taki fragment od pieca, także widzicie, szukając złomu można różne ciekawe rzeczy znaleźć. A powiedz naszym widzom, o łańcuszek, ile trzeba zainwestować na początku wykrywacz metali? Taki dobry, skuteczny, żeby posłużył lata, a nie był jednorazowym. Nie wiem, tak mi się wydaje, że już
taki dobry to już od 900 zł do 1500. W tym przedziale cenowym jest naprawdę bardzo duży wybór wykrywaczy i powtórzę, to są wykrywacze takie profesjonalne, które posłużą Wam na lata, nie tylko do zbierania złomu, ale także jeżeli ktoś będzie z czasem chciał pochodzić na pola, pozbierać monetek, poszukać jakichś w cudzysłowie depozytów czy skarbów, to taki wykrywacz też do tego będzie się nadawał. Czyli trzeba wyłożyć między 900 a 1500 zł. Tutaj mam jakiś ciężki metalowy przedmiot. Na pewno to jest żelazo, jakiś wytop. Wydaje dźwięk, a to waży naprawdę kilka dobrych kilogramów. Zobacz, kochanie, weź to w ręce, zobacz, ile to waży. Ale przyłóż się, bo to naprawdę jest ciężkie. O kurde, to złom? No złom. O matko. Jakiś wytop, ale zobacz, ile to waży. O Jezus, 3-4 kilo na pewno. Czyli wykopałem 10 zł. Ot tak. Także takie duże metalowe elementy też się kopie. Mam, ale już nie mam siły tutaj. Kopiesz, kopiesz, kochanie. Słońce zaszło za horyzont, dzień się skończył, złomu uzbierane i wracamy do domu. A jutro co robimy ze złomem? Spakujemy i sprzedajemy. Zobaczymy, ile będzie wynosiła nasza tygodniówka. Na pewno sporo. Na pewno sporo, bo dużo zaangażowanie było. A teraz pakowanie tego, co znaleźliśmy. Ale to jest zarazem też największa przyjemność, no bo za chwilę ten nasz wysiłek, trud w poszukiwaniu złomu przerodzi się na konkretną kasę. Pokażemy Wam, ile to będzie pieniążków i za jaki okres zbierania dostaliśmy tą kwotę. O kurde! Nie ma lekko. Puszki aluminiowe po napojach. A jeszcze w domu mamy trochę, biec do domu. Słucham? Po te puszki, biec do domu. No jak się chce to. A to jest pierwszy z dwóch kursów naszego majątku. Zabierzemy się naraz. Musimy jechać pierwszy raz rzucić, a potem przyjedziemy drugi. Jak pewne jak w banku, że dostaniemy kasę za złom. Uśmiech na twarzy widzę. Każdy by się cieszył, jakby tyle zarobił. Przez 6 dni zarobiliśmy 495 zł i 20 groszy. 495 zł i 20 groszy. To jest wynik za 6 dni, czyli dniówka nam dała ponad 80 zł. Oto. Zadowolona? Nie, pewnie, że tak. Tym bardziej, że no, nie chodziliśmy codziennie, żeby nie było. Ale były takie dni, kiedy i wyliczyliśmy, że wyszło nam tych dni 6. I udało nam się zebrać blisko 450 kg złomu. Czyli jeżeli ktoś by się zaangażował przez 30 dni w miesiącu, mógłby dostukać sobie nawet około 2000. Na początku filmiku wspominaliśmy, że to są kwoty rzędu około 1000, natomiast jak sami widzicie, matematyka jest nieubłagalna. Kwestia też, ile kosztuje złom. My sprzedawaliśmy akurat po złotówce. Jeżeli traficie na dobre ceny, które dają niekiedy nawet za kilogram złoty 50, także to są naprawdę poważne pieniądze, czyli warto zainwestować w wykrywacz i zbierać złom. Radość kobiety, jak liczy pieniądze, jest jaka? Bezcenna. Bezcenna. I do naszego schowka. Jeżeli już dzisiaj ktoś z Was chciałby zarabiać konkretną kasę poprzez zbieranie złomu wykrywaczem metali, a nie ma właśnie takiego detektora, odwiedź nas sklep stacjonarny lub internetowy. Tam na pewno znajdziesz odpowiedni wykrywacz dla siebie.
A jeżeli będziesz miał problem z doborem wykrywacza metali, oczywiście zapraszamy do kontaktu, na pewno coś doradzimy. Znamy się na swojej robocie, prawda? Prawda.